Cześć, znajdujemy się na SSP w Koziej Górze, a Kozia Góra znajduje się w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie ostródzkim, gminie Łukta. Gmina Łukta praktycznie zaczyna się przed Kozią Górą. Także zacznijmy od prezentacji tego SSP. No, jadą motory. Także przejazd jest kategorii C. Jest wyposażony w dwa sygnalizatory typu EHZ-77. Proszę bardzo. Tak wygląda sygnalizator S2. Oraz jeden dzwon tutaj. O! Jeden dzwon KLD-4003. No KLD-4003 z osłonką tylko przeciwśniegową. Tutaj mamy jeszcze automatykę, to pokażę, jak będziemy po drugiej stronie przejazdu. Jest wyposażony w znaki stop również. Przejazd kolejowy znajduje się na linii kolejowej numer 220, tak dokładnie na 31 km i 858 metrze tej oto linii kolejowej. Tutaj mamy szlak na Olsztyn i przy okazji najbliższy przystanek osobowy w tamtą stronę to Kozia Góra, nawet go tutaj widać. Myślę, że raczej powinno być widać skład, który z tamtej strony nadjeżdża. A w przeciwnym kierunku mamy szlak na Elbląg i przy okazji najbliższy przystanek osobowy w tamtą stronę to Żabi Róg. No i my przechodzimy już do ostatniej fazy prezentacji. Tak wygląda ten oto przejazd kolejowy z drugiej strony. My będziemy od tej strony nagrywali przelot i przy okazji tutaj znajduje się kontener oraz jakaś szafa aparaturowa. No. Także my teraz czekamy na przelot pociągu Intercity Stańczyk relacji Olsztyn Główny, Szczecin Główny. Także widzimy się podczas przelotu. No tam RP1 pociągu towarowego, który mi uciekł niestety. Intercity Stańczyk nam przeleciał, także ja was teraz zapraszam na ciekawostki. Na tle jadącego pociągu ciekawostki na temat Koziej Góry. Także ciekawostka pierwsza. Kozia Góra leży praktycznie na złączu gmin, ponieważ leży przy początku gminy Łukta. Oraz ciekawostka druga. W latach 1975-1998 Kozia Góra należała do województwa olsztyńskiego. Także dobrze, to już by było na tyle. Z tego miejsca zdawał dla Was rację. Mati08, cześć!